To już są potem praktyczne wskazówki, ale najczęściej my dziennikarze takim wsparciem i pomocą służymy. Proszę Państwa, czy zatem jest jeszcze jakieś pytanie, czy możemy uznać temat za wyczerpany? Wyczerpany na za pewno. Wyczerpany. Zatem taki temat uznajemy. Dziękuję Państwu serdecznie, byłoby mnie niezmiernie miło się z Państwem spotkać. No i oczekuję tych pomysłów i informacji o tym, co ciekawe robicie. Mojego maila? Czy będzie Pani otwierać? No jak też będzie bombowy tytuł, to na pewno. No. Proszę Państwa, to na pewno temat... 11 września w Gdyni. Temat bardzo ważny, temat bardzo istotny. Myślę, że bliskie organizacje w oczach Pani Małgorzaty Rakowiec teraz też będą inaczej postrzegane jako organizujące. Myślę, że zawsze tak było, ale może nie zawsze był ten czas, żeby wszystkie te tematy faktycznie przeczytać. No ja pewno nie dostawałam od części z Państwa informacji na ten temat. Jak robicie coś ciekawego, zapraszam małgorzata.rakowiec@tvp.pl. Oczywiście proszę, tak jak mówiłam, nie być też rozczarowanym, jak wieloma rzeczami nie będziemy się mogli po prostu zająć, ale przyjdzie taki moment, mówię, jest taki moment, w którym szukamy jakby osób, które na dany temat mogą powiedzieć i wtedy bardzo chętnie skorzystamy. Czy Państwo, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w Gdyni działa ponad 700 organizacji pozarządowych, to tak naprawdę może byłoby telewizja organizacji pozarządowych od rana do nocy, pół sześć, tylko i wyłącznie. Może to jest to pomysł. Bardzo to dobry pomysł. Może to jest pomysł, na przyszły rok będziemy się rozliczać z tego pomysłu. Ale oczywiście puszczanie informacji to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, aby były osoby, które te informacje będą chciały zapoznać się z nimi, bo będą ciekawe i atrakcyjne. Będą chciały oglądać, będą chciały czytać na ten temat artykułów w gazecie i też apeluję do Państwa o takie partnerskie potraktowanie dziennikarzy i spojrzenie też na to, co robicie pod kątem tego, że z tych iluś tam informacji musi zdecydować, co musi wybrać, o czym Wy byście chcieli przeczytać w gazecie i większość osób, które sięga po gazetę czy włącza telewizor, chciałaby zobaczyć czy usłyszeć. Proszę Państwa, od sprawy technicznej mamy w tej chwili godzinę 12:54. Teraz będzie 15-minutowa jeszcze jedna przerwa kawowa z kawą, z herbatą, z drobnym poczęstunkiem. O godzinie 13:10 spotykamy się tutaj na tej sali jeszcze na dwa wykłady. Jeden wykład będzie wykładany pana doktora Piotra Kuropatkińskiego na temat nawiązywania kontaktów, relacji międzysektorowych. To też, ten wykład też jest jakby pewną formą odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie złożone w ankietach, aby takie nauczyć się nawiązywać właśnie takie stosunki i takie relacje. Będzie to wykład około 45 minut, po którym będzie wystąpienie pani dyrektor Regionalnego Ośrodka w Gdańsku Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na temat środków finansowych, bo to jest problem, który Państwo jako organizacje nadal wskazujecie jako podstawowym źródłem, bo to są oczywiście środki finansowe i te środki finansowe trzeba nauczyć się jakoś zdobywać. W związku z tym będzie to również bardzo ważna informacja, skąd tak naprawdę może środki pozyskać i jak budżet organizacji wzmocnić. Zatem ja teraz zapraszam jeszcze na chwilę przerwy, na 15-minutową przerwę i później z powrotem tutaj na tą salę już na ostatni blok, półtorej godziny dotyczący właśnie pozyskiwania środków finansowych oraz nawiązywania współpracy. Pani Małgorzacie Rakowiec, z którą jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i po raz kolejny zachęcam do kontaktowania Państwa z Panią Małgorzatą. Dziękujemy bardzo. Yeah.
friends things. About my friends things. About my friends things.